Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Księga Jozłego, rozdział 1, werset 3. Wywiadowcy zbadali ziemię i zobaczyli, że jest to kraj mlekiem i miodem płynący. Dokładnie tak, jak powiedział Bóg. Jednakże widząc też wrogów, którzy byli olbrzymami i warowne miasta, wywiadowcy dodali do sprawozdania to straszliwe słówko ale. Ale nie możemy zająć tego kraju. Dzisiaj ludzie potwierdzają, że otrzymali od Jezusa piękne obietnice i dodają: rzeczywiście tak jest, On nas zbawił, ale nadal musimy grzeszyć. Musimy pozostać grzesznikami, dopóki jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Ci ludzie, mimo że znają historię Izraela, która napisana została dla nas jako ostrzeżenie, nie zauważają nawet, że zaprzeczają Chrystusowi. Jozue i Kaleb tak nie postąpili. Widzieli również olbrzymów i wysokie mury, ale nie brali pod uwagę tego, co zobaczyli, tylko liczyli na obietnice Boże. Ale podczas gdy oni dwaj dodawali ludziom odwagi, pozostali wywiadowcy zasiali w sercach zwątpienie i dlatego 600 tysięcy mężów, którzy dali się im zwieść, zginęło na pustyni. Trzeba więc myśleć o tych słowach. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. List Jakuba, rozdział 3, werset 1. Gdyby ci mężowie budowali na obietnicach, mogli przecież zająć ziemię, w której były domy pełne wszelkiego dobra. Jozue i Kaleb dostąpili tego razem z następnym pokoleniem. I każde miejsce, na którym stanęła ich stopa, należało do nich, tak jak Bóg obiecał. Pomyślmy tylko, co to oznaczało. Oznaczało, że otrzymali domy z całym urządzeniem pola i łąki, a wszystko to za darmo. I Bóg przepędził ich wrogów, także oni mogli już tylko weselić się na wzgórzach Izraela i opowiadać swoim potomkom, co Bóg z nimi uczynił. I lekko im było na sercu i zawsze już ufali Panu.